Ja to też jestem. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Na ostatniej sesji sejmiku złożyłem interpelację, bo doszły mnie słuchy, że wynagradzanie w Urzędzie Marszałkowskim, zresztą składaliśmy co roku interpelację w tej sprawie jako Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, no, nie są znormalizowane, a wręcz bym powiedział, dokonuje się grabież na środkach publicznych. Pan marszałek Stawiarski, można powiedzieć gang jego, grabią publiczne pieniądze podatników, bo to, co dostałem w odpowiedzi, to myślę, że zaskoczy wszystkich. Ja rozmawiałem dzisiaj rano ze swoim przyjacielem, marszałkiem województwa mazowieckiego. Jak mu podałem wysokość zarobków jednego z dyrektorów w Urzędzie Marszałkowskim, to za głowę się chwycił. No, myślę, że nasz rozmiar działalności jako samorządu województwa znacznie odbiega od tego, który jest w województwie mazowieckim, a te wynagrodzenia powinny być adekwatne. Więc, drodzy Państwo, jeśli w samorządzie województwa w ciągu 3 lat można zarobić 1 000 000 zł, to chyba jest niezłe wynagrodzenie, co? To jest wynagrodzenie, które uderza. W 2023 roku jeden z dyrektorów zarobił 427 tysięcy złotych. Czegoś takiego na pewno nie ma w żadnym samorządzie w naszym kraju. Z jednej strony tracimy, nie pozyskując pół miliarda złotych, a z drugiej strony słonimy publiczne pieniądze i to jest ekstra klasa. I to jest ekstra praca w mniemaniu marszałka Jarosława Stawiarskiego. Panie marszałku, powiedziałem ostatnio, apelowałem do pana w TVP3. Niech pan się do końca kadencji zamknie w swoim pokoju, włączy komputer, może pasjansik jakiś, kawka, gości przyjmuje. Natomiast dość tego psucia, dość niszczenia ludzi, którzy ciężko pracują w urzędzie. Prosiłem o to, bym otrzymać minimalne wynagrodzenie. Też nie dostałem tej informacji o minimalnych, bo pokazałbym Państwu, jak wielkie są dysproporcje między wynagrodzeniami. Po jakich drogach jeździ ten kierowca, pytam, który zarabia 127, zdaje się, 127, żebym dokładnie powiedział, albo 121. 120, 112. 112 tysięcy rocznie, czyli ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie. Jest również takie stanowisko jak pomoc administracyjna. Pomoc administracyjna w kancelarii marszałka to roczne wynagrodzenie ponad 77 tysięcy złotych. Do czego to mamy odnieść? Jest w tym urzędzie wiele osób, które ciężko pracują i zarabiają nieco poniżej średniej krajowej. Pytaliśmy wielokrotnie o podwyżki. Podwyżki były uznaniowe i są, i nadal pan marszałek chce uznaniowych podwyżek. Kiedy nastąpi regulacja tych wynagrodzeń? W tej kadencji na pewno już nie. Dopiero jak wrócimy, to wprowadzimy regulacje i wynagradzanie według pracy i według efektów tej pracy, bo dzisiaj ludzie pracują bardzo efektywnie, a nie otrzymują za to wynagrodzenia takiego, jaki powinni otrzymywać. Na moich mediach społecznościowych Państwo już możecie sobie zaciągnąć całą tabelę, którą otrzymałem. Jest to, tak jak powiedziałem, to są te maksymalne wynagrodzenia. Nie ma tutaj minimalnych, ale zaręczam Państwa, że będziemy dalej o to pytać i dowiemy się, jakie są też minimalne wynagrodzenia, jeśli zdążymy do końca kadencji, bo nie wiemy, jak będzie przebiegała praca sejmiku jeszcze i czy jeszcze sesje będą zwoływane. Więc proszę Państwa, na temat wynagrodzeń tyle, natomiast mnie osobiście
jako wieloletniego członka zarządu województwa i wicemarszałka, i marszałka, boli taki fakt, bo zawsze stawiałem na ludzi i zawsze starałem się ludzi szanować i doceniać. Dzisiaj, tak jak powiedziałem i powtórzę to jeszcze raz, wygląda na to, że to jest gang Jarosława, który obławia się, tak jak obławiali się jego koledzy w spółkach